Komu dziś potrzebne wiersze? Kto je czyta? I w słowach, zdaniach składanych z pajęczyny myśli odnajduje swoje własne. Subtelne, wyłaniające się z mgły, uczucia skropione rosą utkaną z łez nocy. I osuszane ciepłem porannego słońca, co promieniami ogarnia każdy smutek, żal i tęsknotę. Wszystko dziś gna do przodu, pędzi nie patrząc co było, a co pojawia się nowe. I nie ma granic między nocą a dniem, aktywnością a odpoczynkiem. I wciąż ma być coraz mocniej, z fajerwerkami i szybciej. Kogo dziś obchodzi, że we mnie radości cichej tyle, gdy drozd śpiewa, a ja go słucham, jakbym nim była? Komu dziś potrzebne wsłuchanie się w szum drzew w parku w środku miasta albo podążanie śladami miłości, gdy nikt już w nią nie wierzy?